I tam sprzed hali targowej. Tutaj jesteśmy przy hali targowej, więc teraz mam okazję pokazać halę targową. Po prostu. I zobaczymy sobie halę targową. Co w hali targowej się znajduje? A różne sklepiki, różne buticzki. Od góry, od dołu. Może przejdziemy sobie dookoła. Zobaczcie, jakie fajne broloczki są. Takie z włóczki, widzicie? Fajne, wygląda to bardzo fajnie. I tutaj też obuwie można kupić. Tu są butiki jeszcze nieotwarte, ale może kiedyś będą. Tutaj na pewno też był jakiś butik. Dobra, idziemy dalej. Ubrania są. Jak zresztą w każdym sklepie. Nie, nie ma tego, nie było. Parasolki są. Tak sobie naokoło przejdziemy. Zobaczcie, hala targowa od tyłu. Tu jest tył hali targowej. Przeważnie widzicie, ubrania są, nie? Tutaj był też jakiś boks, też jakiś sklep. Jak widzicie, wszystko jest oszklone. Obuwie. Wszystko jest oszklone. Po co? Po to, żeby wszystko było widać. Co się dzieje gdzieś? Żeby było dla bezpieczeństwa. Nawet można kupić różne przypinki. I sobie zobaczymy, to jest. I zaraz zejdę na dół i sobie zobaczymy dół tej oto hali. Tam na górę już nie będę wjeżdżać, bo nie ma sensu, bo to wszystko widać. To jest to samo. Zobaczymy sobie dół tej hali teraz. Na dole zobaczymy żywność. To tak jak w obronie, gdybyś powiedział: dobra, ja tu mam dyżur, ale chuj tam z tym dyżurem. Na razie jadę na 3 godziny, co to robię. Halo, pani. Ja jestem tu, mam dyżur, ale ja teraz chyba 3 godziny. Na dół chyba nie ma sensu, żebyśmy zaglądali, ale co na dole znajdziemy? Na dole znajdziemy to, że znajdziemy stoisko z żywnością. Teraz na czas jarmarku najprawdopodobniej te stoiska są pozamykane. W związku z powyższym tutaj nie zobaczymy prawie nic. Tutaj jest po prostu spożywcze rzeczy.
Nic nie mogłam pokazać, bo nie ma nic do pokazania. A, odkrywka. Po prostu. I koniec. Tak wygląda hala targowa. Do następnego wideo.